Dziękuję bardzo. Proszę o mikrofon. A na scenę zapraszam panią minister Justynę Orłowską, a także pana ministra profesora Przemysława Czarnka. Panie ministrze, oddaję głos. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Zakończył się pełny rok szkolny 2022-2023. Pełny z laboratoriami przyszłości w każdej szkole podstawowej, także tych, które są prowadzone przez inne organy prowadzące, aniżeli samorząd terytorialny. 15 tysięcy szkół nabyło za środki z budżetu państwa polskiego sprzęt informatyczny, techniczny, który składa się na laboratoria przyszłości. Kiedy tworzyliśmy ten projekt, pierwsze głosy, które się pojawiały, pewne obiekcje czy pewne niepokoje były związane z tym, czy aby na pewno będziemy w stanie obsłużyć ten sprzęt w poszczególnych szkołach. Otóż stwierdzamy, proszę państwa, po tym roku, że w większości zdecydowanej szkół informatycy, nauczyciele, pracownicy szkół świetnie zagospodarowali ten sprzęt. Są również gdzieś niekiedy jeszcze miejsca, w którym nie każdy sprzęt został rozpakowany i nie każdy sprzęt jest używany, ale to są absolutnie incydentalne przypadki, a po to, żeby każdy, kto tylko chce, mógł korzystać z tego sprzętu, który został zakupiony za ponad miliard złotych w całej Polsce, korzystać w sposób najbardziej efektywny, stworzyliśmy mobilne laboratoria przyszłości. Mobilne laboratoria przyszłości, które działają w ramach Instytutu Badań Edukacyjnych, za co dziękuję serdecznie, to 16 takich busów wyposażonych w sprzęt, ale przede wszystkim busów, którymi docierają do szkół nasi edukatorzy. 40 edukatorów w 16 mobilnych laboratoriach przyszłości w 16 województwach dotarło już do 2000 szkół, a ponieważ zainteresowanie jest dalej bardzo duże, 4,5 tysiąca takich próśb, takich wniosków o dotarcie takiego mobilnego laboratorium przyszłości z edukatorami, no to będziemy jeździć do końca tego roku kalendarzowego, a jeśli będzie trzeba dalej edukować nauczycieli, informatyków, pracowników szkół po to, żeby jak najefektywniej korzystać z tego znakomitego sprzętu, to będziemy przedłużać jeszcze ten program. Mobilne laboratoria przyszłości sprawdzają się w praktyce. Osobiście byłem w kilku miejscach, w których widziałem pracę edukatorów z mobilnych laboratoriów przyszłości. Bardzo serdecznie dziękuję edukatorom. Ta praca spotyka się z wielkim uznaniem i uczniów w szkołach, które są odwiedzane, i nauczycieli, i wszystkich tych, którzy zajmują się efektywnym wykorzystaniem sprzętu w laboratoriach przyszłości. Zatem 2000 szkół już odwiedzonych, 4,5 tysiąca szkół, które zgłosiły swoje zapotrzebowanie, 16 mobilnych laboratoriów przyszłości, 40 edukatorów będzie jeździć jeszcze do końca tego roku kalendarzowego, tak żeby wszyscy, którzy zgłaszają swoje potrzeby w tym zakresie, mogli skorzystać z wiedzy naszych edukatorów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani minister Justyna Orłowska. Szanowni państwo, pan minister wspomniał o statystykach, a ja muszę powiedzieć, że właśnie jestem ogromnie dumna z mojego zespołu w ramach właśnie Instytutu Badań Edukacyjnych na czele z Marcinem Pietrowskim, że objechali, muszę wam powiedzieć, że prawie 20 razy naszą ziemię. W związku z tym naprawdę wiele podróży, ale podróży po to, żeby młodzież mogła także w taką podróż się przenieść. Podróż, w której odkryje swoje talenty. Odkryje to, że ma jakiś talent, bo każdy ma jakiś talent. I właśnie temu służą laboratoria przyszłości. Widzimy to, wierzymy w to, wiemy, że tak jest. Dlatego jeździmy z mobilnymi laboratoriami przyszłości. Dziękuję serdecznie panu ministrowi za to, że właśnie wyraził chęć na kontynuację tego programu. Będziemy jeździć oczywiście do końca tego roku kalendarzowego, ale jeżeli będą takie potrzeby, to także dłużej. Cieszymy się ogromnie także dlatego, że jest duże zainteresowanie, że program spotkał się właśnie z odpowiedzią szkół. Edukacja to współpraca. Nie byłoby to możliwe, gdyby właśnie nie drodzy państwo, dyrektorzy szkół, nauczyciele, którzy chcą korzystać właśnie z laboratoriów przyszłości, ze sprzętu, który zakupili. Ze sprzętu, który właśnie umożliwia to, że młodzi ludzie będą mogli realizować swoje marzenia, spełniać się i na niedługim czasie także realizować się już dla naszego pięknego kraju, dla Polski, także na rzecz naszego rozwoju gospodarczego. Podziękować także chciałabym serdecznie partnerom, bez których ten program nie byłby tak bogaty.
bogaty. Partnerom z firm technologicznych, którzy umożliwili i udostępnili swoje sprzęty na rzecz właśnie mobilnych laboratoriów przyszłości, a także swój czas i swoje szkolenia po to, aby jak najefektywniej właśnie realizować to inspirowanie szkół do tego, jak wykorzystywać właśnie laboratoria przyszłości. Dziękuję serdecznie wszystkim, dziękuję także Państwom z mediów, którzy uczestniczą często w naszych wydarzeniach i mówią o tym, czym są laboratoria przyszłości. Dlaczego to jest tak ważne? Jest to bardzo ważne dlatego, żebyśmy jako całe społeczeństwo rozumieli, jakie są wyzwania przed edukacją. Wyzwania są oczywiście przeogromne, tak jak przed każdym z nas. Świat się rozwija, wchodzi sztuczna inteligencja, dlatego musimy razem wspólnie opowiadać o tym, jaka jest droga przed nami, jakie właśnie możliwości kryją nowoczesne technologie. Oczywiście blaski i cienie, natomiast właśnie bez Państwa współpracy, bez tego właśnie komunikowania szeroko całemu społeczeństwu, jak wygląda szkoła przyszłości już dziś, nie byłoby to możliwe. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Zapraszam redakcję do zadawania pytań wyłącznie w temacie konferencji. Pytania spoza tematu będą przerywane. Czy są osoby chętne do zadawania pytań w temacie? Widzę, że nie ma. Mikrofonu nie ma, są pytania. Dzień dobry, Krzysztof Chorwat, Radio Tok FM. Spróbuję mimo wszystko, ponieważ pan minister jest rzadko dostępny, więc ostatnia konferencja była dość dawno, a interesuje mnie kwestia edukacji domowej, a konkretnie szkoły w chmurze, która ostatnio ma problemy finansowe. Panie redaktorze, zaraz na to odpowiem, natomiast szkoda, że pan się nie interesuje oraz Radiem Tok FM, Gazetą Wyborczą, TVN24, Laboratorium Przyszłości. To jest program, który został zrealizowany za ponad miliard złotych, przypomnijmy, który trafił do wszystkich 15 tysięcy szkół podstawowych. Dzięki sprzętowi z Laboratorium Przyszłości prowadzi się znakomicie nie tylko lekcje informatyki, robotyki, ale także chemii, fizyki, historii w sposób innowacyjny. Ja wiem, że waszych redakcji nie interesują sukcesy polskiej szkoły przyszłości, tylko kłamstwa ewentualnie pani Zdanowskiej czy innych, jak chociażby pana Grabca, który dzisiaj mówił o tym, że ktoś chce zabrać 800+. No to są rzeczy, które rzeczywiście są elementem waszej kampanii na rzecz Platformy Obywatelskiej Opozycji, ale warto nieraz zainteresować się czymś, co rzeczywiście przynosi znakomite skutki, rezultaty, rozwija talenty polskich dzieci na skalę dotąd niespotykaną i niedostępną w ogóle za czasów rządów waszych zwierzchników politycznych. Szkoda, że pan nie ma pytań w tym względzie, ale proszę teraz o szkołę w chmurze. Panie ministrze, nie mamy zwierzchników politycznych, a jestem na konferencji dotyczącej laboratoriów przyszłości właśnie dlatego, że interesuje mnie ten temat, ale interesuje mnie też kwestia edukacji domowej i konkretnie szkoły w chmurze, która ostatnio ma problemy finansowe i mówi, że to z powodu obcięcia finansowania z początkiem roku dla tego typu szkół. Pytanie, czy poza obcięciem finansowania planuje pan coś lub... Nie ma obcięcia finansowania dla edukacji domowej. Przypomnę, że to właśnie ja, kiedy zostałem ministrem edukacji i ministerstwo pod moim kierownictwem podniosło finansowanie edukacji domowej z 0,6 do 0,8. To jest znaczący wzrost i na 0,8 pozostajemy, ale edukacja domowa, panie redaktorze, to jest edukacja, w której to rodzice biorą odpowiedzialność za swoich dzieci i w domu, jak sama nazwa wskazuje, uczą je po to, żeby później zdawali egzaminy klasyfikacyjne na koniec roku w ewentualnie niewielkich środowiskach, szkołach, które są temu poświęcone. Jeśli natomiast mówimy o szkole, która ma kilkadziesiąt tysięcy uczniów i służy również temu, ażeby uczniowie szkół, zwłaszcza ponadpodstawowych, korzystając z braku zainteresowania niektórych rodziców dziećmi, obchodzili obowiązek szkolny i trwali w nauce zdalnej przez cały rok, a później liczyli na zdanie egzaminów klasyfikacyjnych na jakimś stadionie narodowym, w jakimś tłumie albo w sposób zdalny, to nie jest żadna edukacja domowa, panie redaktorze, tylko nowoczesny sposób obejścia obowiązku szkolnego i będziemy z tym walczyć do końca, aż nie skończymy z tą patologią, która wyrosła na edukacji domowej. My nie mamy nic przeciwko edukacji domowej, ale edukacja domowa to jest edukacja domowa, a nie stadionowa i w chmurze. W jaki sposób będą Państwo walczyć? W taki sposób, że szkoda, że była zawetowana ustawa z grudnia, z którą Państwo też walczyliście. Otóż w grudniowej zawetowanej ustawie mieliśmy przede wszystkim obowiązek prowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych w sposób stacjonarny pod kontrolą kuratora oświaty albo możliwością kontroli kuratora oświaty i oczywiście ograniczenie liczebności szkół, które te egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów prowadzonych w ramach edukacji domowej prowadzą. Dla zwykłej edukacji domowej klasycznej nie ma żadnego znaczenia
to ograniczenie, które wprowadziliśmy, bo jeszcze raz powtarzam, edukacja domowa polega na tym, że rodzice albo mama bądź tata, jedno z rodziców zajmuje się swoimi dziećmi, edukuje je domowo, a następnie zdają one egzamin klasyfikacyjny po to, żeby przejść do następnej klasy. Jeśli natomiast tworzy się na bazie edukacji domowej wielotysięczne szkoły, a następnie przeprowadza się półfikcyjne egzaminy na Stadionie Narodowym albo zdalnie, to pan przyzna, z edukacją domową ma to nic wspólnego. Czyli to jest ten kierunek, egzaminy stacjonarne i ewentualnie dalsze ograniczenia. Przede wszystkim uczciwość w edukacji. Edukatorzy domowi to są edukatorzy uczciwi. Oni zajmują się swoimi dziećmi. Natomiast jeśli licealista wykorzysta nieuwagę albo brak uwagi, brak zainteresowania jednego z rodziców, który podpisze mu zgodę na to, żeby odszedł ze zwykłej, tradycyjnej szkoły tylko po to, żeby nie wstawać rano na godzinę 8, leżeć w łóżku do 12, uczyć się w sposób zdalny, który był przez wszystkich nas zwalczany i słusznie, a następnie liczyć na to, że jakoś zda egzamin klasyfikacyjny, to nie ma nic wspólnego z edukacją w ogóle, a już na pewno z edukacją domową. I bardzo dziękuję, wszystko jasne. Bardzo proszę następną redakcję wyłącznie w temacie konferencji. Bardzo proszę. I proszę o przedstawienie się. Piotr Sztofek, TVN24. Panie ministrze, po pierwsze muszę powiedzieć, że ten projekt zrobił na mnie wrażenie. Bardzo dziękuję. To muszę przyznać, zresztą pochodzę z nauczycielskiej rodziny, więc raz jeszcze muszę pochwalić. Ale muszę też zapytać o pożytkowanie publicznych pieniędzy. To rzadkość rzeczywiście. Dziękuję. Publiczne pieniądze, Fundusz Sprawiedliwości. Wiem, że to nie jest pańska działka, ale czy kupowanie lodówek i garnków i sprzętu AGD ma w jakikolwiek sposób wspomagać osoby, które były w pewien sposób, nie wiem, ofiarami przestępstw? To jest kwestia oczywiście wykorzystania Funduszu Sprawiedliwości na potrzeby tych, którzy ewentualnie z tego funduszu mogą korzystać. W jaki sposób, proszę pytać Ministerstwo Sprawiedliwości, te osoby albo tych beneficjentów, którzy z tego korzystają, jeśli z tego korzystają Ochotnicza Straż Pożarna, która prowadzi działalność, szeroko pojętą działalność w zakresie bezpieczeństwa. Koła gospodyń wiejskich, które prowadzą szeroką działalność w zakresie kultury, rozwoju społeczności lokalnych, które ucierpiały w wyniku na przykład wypadków komunikacyjnych. Nie widzę żadnych przeszkód, natomiast to jest kwestia szczegółów i indywidualnych przypadków, które trzeba by rozpatrywać. I jeszcze jedno pytanie dotyczące wczorajszego posiedzenia rządu. Nie mieliśmy szansy być tam. Mam pytanie, kto rozpoczął te obrady? Czy premier Kaczyński, czy premier Morawiecki, czy sadzanie pod siebie tych panów? To jak mieliście być okazję tam być, dlaczego nie słyszeliście, kto rozpoczął obrady? Obrady rozpoczął, prowadził i zakończył pan premier Mateusz Morawiecki. Okay, dziękuję który bardzo. Udzielił głosu panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu w ostatnim punkcie posiedzenia w sprawach różnych. To jeżeli jeszcze mogę, nie w temacie konferencji. Panie redaktorze, to już limit się polityka międzynarodowa. Jak pan redaktor pochwalił Laboratorium Przyszłości, to dajmy mu bonus, jedno pytanie więcej. Panie ministrze, polityka międzynarodowa i słowa prezydenta Węgier, Viktora Orbana. Czy faktycznie jest tak, że Ukraina już nie jest niepodległym państwem i czy Władimir Putin nie jest zbrodniarzem wojennym? Nie interesują mnie, proszę pana, wypowiedzi kogokolwiek spoza przywódców państwa polskiego na temat polityki międzynarodowej. W Unii Europejskiej suwerenne kraje prowadzą swoją politykę zagraniczną i mają swoje w tym interesy. Naszym celem jest utrzymanie niepodległości Ukrainy i spowodowanie zakończenia wojny na Ukrainie najszybciej, jak to jest możliwe, z jak największym zwycięstwem Ukrainy, jakie to jest tylko możliwe, tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. I to robimy zresztą na skalę, która jest nieosiągalna przez inne kraje Unii Europejskiej. Jeśli pan Manfred Weber, który jest zwierzchnikiem politycznym Platformy Obywatelskiej dzisiejszej opozycji, formułuje 3 warunki uczestnictwa w Unii Europejskiej, to znaczy praworządność, to my jesteśmy praworządni, to oni łamią przepisy prawa, za Europą, to my jesteśmy za Europą, oni są za tym, żeby muzułmanie i świat islamu zalał Europę, to robią konsekwentnie od kilkudziesięciu lat, i za Ukrainą, to my jesteśmy za Ukrainą, bo to my wydajemy miliardy złotych na pomoc militarną Ukrainie i miliardy złotych na utrzymanie uchodźców w Polsce ukraińskich i miliardy złotych na utrzymanie ukraińskich dzieci w polskich szkołach. Nie mamy ani jednego euro od takiego Manfreda Webera. No to jest nasza polityka zagraniczna względem Ukrainy i nasza polityka względem tego, co się dzieje na Ukrainie, po to, żeby jak najszybciej pokonać tego ludobójcę Putina. Widzę, że nie ma już więcej pytań. Serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję panu ministrowi, pani minister i do zobaczenia.